Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Nocturka. Tak więc, moi drodzy, w tym odcinku oczywiście chcę przede wszystkim dokończyć kucie broni, bo no, jak wiadomo, potrzebuję pieniążków. Chociaż teraz już tak nie, bo jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcineczku sprzedałem dużo śmieci z mojego ekwipunku i uzbierało mi się tam chyba ponad 10 tysięcy sztuk złota, czyli całkiem pokaźna sumka. Oczywiście Bennett tu już musi iść i mi przeszkadzać, ale oj tam. No, jeszcze troszkę sobie pogrzeję, troszkę to potrwa, wiem, że to jest monotonia i nic ciekawego, ale no niestety no elementy takie też zamulające też czasem w grach bywają, prawda? Tak więc to trzeba będzie jakoś przepękać. No i oczywiście jak skończę kuć te wszystkie miecze, to wszystko, to zajmę się raczej już tymi misjami fabuły głównej, prawda? Bo już też tym pomału się trzeba zająć. No bo bez tego, wiadomo, gry do przodu nie ruszymy, no nie da się. Tak więc to jest bardzo ważna sprawa. Dobra, jeszcze. Jeju, źle ja tych ostrzy mam, Boże, znaczy ostrzy. Surowej stali, masakra. Jeszcze? No, okej. No i teraz sobie będę spokojnie wykuć. Dobra, dobry miecz. No, gdyby tak było w realnym życiu, to ojejś. Człowiek by pracował w fabryce samochodu, zrób samochód tam, taki i taki. Zrobione. Zrobione, no fajna sprawa by była, ale życie by było wtedy zbyt proste. A to jest Gothic Life i tu się jest po prostu wszystko możliwe. Dobra, jeszcze. No, będzie troszkę kłócia. Oczywiście tutaj Bennett musi mi podejść i mi przeszkadzać. I już czemu twórcy nie wymyślili tutaj, że gdy jest się na przykład podjęłoby się taką ewentualność, że jest się czeladnikiem Bennetta, to żeby po prostu ustawili drugie kowadło. No, nie dało się tak zrobić. Masakra. No i teraz będzie kół dnia. Nie wiem, jak on w ogóle to kuje. To jest chyba jakaś, nie wiem, radziecka technika kucia stali bez użycia stali. Bo on na razie wali tylko młotem w kowadło, bez sensu. I chyba sobie zaraz użyje zwoju sen, gdzie, nie wiem, gdzie jest ten zwój. I Hara sobie pójdziesz spać, nie? No. No, no idź spać, bo będzie naprawdę kół, nie wiem, do Bożego Ciała. A ja nie mam czasu. Już wstał, serio? Ziomek, jakie ty leki musisz silne brać, że na ciebie sen nie działa? Jejuś, to jakieś chyba antypsychotropy, coś, nie wiem. Ale grubo musi być z tobą. Dobra, lecimy dalej. Bo zaraz znowu przyjdzie i znowu będzie mi przeszkadzała, to było denerwujące. Wiem, naprawdę wiem, że to zamula, ale mam nadzieję, że zaraz skończę. Bo już mnie to zaczyna nudzić. No człowieku, nie zagadaj mi teraz, że jestem źle ubrany, ziom, ja się ubieram w sklepie, nie wiem, Krop Korinis, więc uważaj. No, dobry sklep. Najlepsze zbroje, za darmo właściwie. Handel wymienny. Wy za to w tych zbrojach tego straży miejskiej wyglądacie jak takie, nie powiem co. Dobra, Bennett znowu żeby musiał przyleć. Ja już po prostu zlałbym się niemiłosiernie, ale jakoś nie mam sumienia. Jesteś poczciwa chłopina. Dobrze, ile mi tych ostrzy zostało? Chyba dwa z tego co widziałem. I ile ja mam tych wszystkich mieczy, bo raz mi się źle klikło i wykułem chyba zwykły miecz, ale dobra. Mam tego całkiem sporo, więc raczej to mi powinno przynieść dużo zysku, w ogóle 11 brej grudy. No nieźle. No dobra, te dwie mu tam podaruję, niech będzie. Chcę sprzedać broń? Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja zapłata. Nie można wierzyć we wszystko. No i taka wypłata, to ja bardzo proszę. Ponad 20 tysięcy sztuk złota. Wow! Tyle hajsu. Tyle wygrać. Dobrze, no i teraz wreszcie mogę zająć się misjami fabuły głównej, ponieważ co miałem sprzedać, to sprzedałem. Co miałem wykuć, to wykułem. Co miałem zarobić, to zarobiłem. Tak więc jest wszystko pod kontrolą. Wszystko jest jak najbardziej C. Tak więc dolaresa. Dolaresa zagadać. Oczywiście kolejny sejwik. Żeby się nic nie zepsuło. Okej. Hey. Siema Lares, ty stary draniu. Jakieś wieści? Można tak powiedzieć. Paladyni aresztowali Bennetta, naszego kowala. Jak to się stało? Bennett poszedł do miasta po zapasy. No, już nie wrócił. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z Hodgesem. Był w mieście razem z Bennettem.
Jakieś wieści o Benecie? Wygląda na to, że zabrali go do koszar i wrzucili do lochu. Jak możemy go stamtąd wydostać? Nie mam na razie żadnych pomysłów. Nie mogę dostać się do celi, żeby z nim porozmawiać. Mogę tylko nadstawiać ucha, ale tutaj niewiele można się dowiedzieć. Okej, czyli straż aresztowała Kowala Beneta. Kowal Benet jest to koleś z farmy Onara. Jest to człowiek Lee. Tak więc będziemy musieli się do niego przejść, zobaczyć co tam u niego, no i wyjaśnić tę sprawę, no bo w sumie szkoda by było, gdyby zadynał na stryczkę, albo gdyby go tam ścieli na szafocie, czy coś w tym guście. Ale generalnie możecie sobie pomyśleć, co jakiś kowal, taki zwyczajny, zwykły kowal ma wspólnego z fabułą główną gry. Otóż ma i to bardzo, bardzo dużo, ale nie chcę spoilerować, po prostu chcę go już uwolnić teraz, troszkę wcześniej. Oczywiście zmienię strój, bo mogą się czepiać. Jeźdź. Przepraszam, pukłem niechcący łokciem w klawiaturę. Może najpierw zagadamy z Lordem André. Siema. A co z Kowalem Benetem? Z tym najemnikiem? Siedzi w więzieniu tam, gdzie jego miejsce. Mogę z nim porozmawiać? Jasne, idź. Ale jeśli pomożesz mu uciec, zajmiesz jego miejsce. Byłem w Górniczej Dolinie i widziałem smoki. Mam list od kapitana Garonda, który potwierdza to, co mówiłem. To zainteresuje Lorda Hagena. Lepiej idź prosto do niego. Udało mi się uratować kilkoro z zaginionych. A właśnie się zastanawiałem, gdzie się tak długo podziewałeś. Pamiętaj, że jesteś członkiem straży. Nie wydano ci rozkazu do podjęcia takich działań. Ale ilu udało ci się odnaleźć? Wszystkich, którzy nadal żyli. Wszystkich? Ja... jestem z ciebie dumny. Cieszę się, że przyjęliśmy cię w nasze szeregi. Oto twoja zapłata. To wspaniałe osiągnięcie. O, Lord André mnie pochwalił. Tyle wygrać. Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest pod kontrolą. Kontynuuj swoje zadanie. No i spoko. Lecimy sobie dalej. Czego? Jaki ziomek w ogóle? Chcę zobaczyć więźniów. Zamknęliśmy tę świnię, która zamordowała paladyna Lothara. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? To są koszary. Dokąd się wybierasz? O człowieku, za dużo. Ja te wszystkie miejscówki znam. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Dobra. Spokojnie możemy otworzyć ten loch. Nikt się do nas nie będzie tutaj czepiał. No i będziemy mogli sobie spokojnie pogadać właśnie z tym całym Benetem. Tu w ogóle Borka sobie siedzi. Ale Borka nic nie mówi, szkoda. Jak trafiłeś do Paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Porozmawiaj z Lordem Hagenem. Zbóż mury, nie wiem. Po prostu zrób coś. Co się stało? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tupot nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz, jak się nazywał? Jakiś Lothar chyba. No nie wiem. Nie jestem pewny. Lepiej zapytaj Lorda Hagena. On zna wszystkie szczegóły. Mają przeciwko tobie jakieś dowody? Mówią, że mają świadka, który wszystko widział. Wiesz, kim jest ten świadek? Nie, wiem tylko, że kłamie. Kto kieruje śledztwem? Sam Lord Hagen. Ponieważ ofiara była paladynem, to sprawa podlega pod sąd wojskowy. Co to znaczy? Nie trudno zgadnąć. Jeśli się stąd nie wydostanę, to zadyndam na sznurze. Musisz mi pomóc, albo wybuchnie wojna. Lee tak tego nie zostawi. Sam się domyśl, co to będzie oznaczać. No, dokładnie. Czyli Benet wyjaśni całą sytuację, jak to wygląda mniej więcej, z, że tak powiem, z jego stopy.
Ale ja bym chciał sobie tutaj z tymi więźniami jeszcze zagadać, bo większość z nich właściwie wszyscy są tutaj, że tak powiem, przeze mnie, więc troszkę niefajnie, ale jestem prawilny. I jak? Wszystko w porządku? No chyba dalej! Nieprawilny, źle powiedziałem, nabijaj się ze mnie! Prawilny nie. W końcu ci się oberwie! Przysięgam! Jestem za praworządnością, o. Jak śmiesz się tu pokazywać? Nie mogę tego udowodnić, ale jestem pewna, że maczałeś łapska w tych brudnych machlojkach. To przez ciebie teraz tu jestem. Przez ciebie i tego cholernego Kantara. Niech dosięgnie was z gniew i nosa. Oj, tam nie pomstuj, no. Hej. Jeszcze Fernando? Z czego się teraz utrzymujesz? Zostaw mnie w spokoju. Okej, wszyscy bulwers. No dobra, jak się bulwersujecie, to tam... Nara. I uciekam sobie. Dobrze, oj, widzę, że już się zaczyna ciemno robić, więc się prześpię. Tak więc będę musiał tutaj z Lordem, z samym Lordem Hagenem wyjaśnić tą sytuację z Bennetem. Ponieważ Bennet, a widzicie, to jest ten efekt właśnie. Koszmary sceny nie pozwalają ci wypocząć, no i niestety nawet ten pasek z tą informacją się ucina, ponieważ gram w rozdzielczości 800x600. I dopiero w rozdzielczości chyba 1070 ileś tam na chyba 900 coś dopiero się to się zmienia, ale ja nagrałem w takiej rozdzielczości, a nie innej. No i o czym by tu jeszcze warto wspomnieć? Jeszcze chyba, nie wiem czy nie przejdę się do Watrasa. No i mu nie doniosę o tym, że tam już cały wątek Jarkendary skończyłem, zabiłem Kruka i tak dalej, bo w sumie no, mogę mu to powiedzieć, mam nadzieję, że mnie pochwali, może jakaś nagroda, może coś. Coś interesującego. No, hey. Siema Watras. Zaginieni powrócili. Trzymano, słabo. Tak, udało ci się. Nie ma to jak szczęśliwe zakończenie. Jednak twoja podróż nie dobiegła jeszcze końca. Niech cię Adanos błogosławi. Adanosie, błogosław temu mężowi. Oświeć ścieżkę, po której stąpa. Daj mu siłę, aby oparł się wszystkim zagrożeniom. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia. To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Chyba mam dreszcze. Nie wyglądasz najlepiej. Chyba zbyt długo wystawiałeś się na czarne spojrzenia poszukiwaczy. Mogę uzdrowić twoje ciało, ale spokój duszy odzyskasz jedynie w klasztorze. Porozmawiaj z Pyrokarem. On ci pomoże. Okej. Możesz mnie uzdrowić? Nie potrzebujesz pomocy uzdrowić. No jak to nie ziołek? Przecież byłem chory, znaczy ten uszkodzony trochę. A, chyba że on mnie uzdrowił. No i tutaj mam jeszcze Miksira, który przybył jako zmiennik. Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać. Jeśli Watras opuści miasto, tym chcę ci powiedzieć jeszcze jedno. To, czego dokonałeś w Jarkendarze, to był Watras. Bohaterski wyczyn. Niestety nie skończyłem jeszcze moich zadań. A z morza wyłonił się ląd, że sobie poradzisz. A na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny. Ale seryjnie, Watras to jest taki po prostu... Spoko ziomek, ale jak on przemawia, to po prostu można dostać białe gorączki. No i dobrze, no Watras nas pochwali, Miksir nas pochwali, wszyscy nas chwalą, więc super. No i teraz mogę lecieć sobie spokojnie do... przepraszam, do Lorda Hagena. Hagena, tak, bo Andrzej jest ten w koszarach. No i z nim pogadać. A, Diego, siemano. Musisz mi pomóc. A, kolejny questik, tak. No, poboczny, ale no, zrobię go od razu, od ręki. Co to za strój? Może tak dalej. Kupiłem go od napotkanego handlarza. Strażnicy nie chcieli mnie wpuścić do miasta. Poza tym nie chcę, żeby cały świat wiedział, skąd wraca. Nie głupi pomysł. A też tak myślę. Ale chociaż pozbyłem się stroju cienia, nadal jestem tym, kim byłem w kolonii. I wiążę z tym miastem wielkie plany. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Co tu robisz? Obserwuję strażników. Bez przerwy węszą. Mam swoje zdanie. Niełatwo będzie prześlizgnąć się tędy. Jak tego nie zmienisz? W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta.
ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. W porządku. Pomogę ci. Słuchaj! Gdy bariera nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się stąd ruszyć. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do Górniczej Doliny i odzyskać moje złoto. Czy coś się w końcu zmieni? Co zamierzasz zrobić z pieniędzmi? Mnie nie słucha. Muszę się rozliczyć z jednym kupcem z Górnego Miasta. Tym zajmę się w pierwszej kolejności. A potem rozpocznie się moja nowa kariera. To przecież wiadomo. Skąd wziąłeś to całe złoto? Czyżbym był jedynym, który uciułał sobie trochę pieniędzy w Górniczej Dolinie? Przecież wiadomo. Odłożenie na bok paru sztuk złota było dziecinnie łatwe. No wiesz, na wypadek, gdybyśmy się stamtąd wydostali. Wszyscy szaleli za rudą, nikogo nie obchodziło złoto. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Nie musisz komentować, dobrze wiem, że nie zauważyliśmy tego na czas. Zdobądź torbę i mi ją przynieś. Tylko upewnij się, że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Mnie to i tak... Dobrze, spróbuj znaleźć twój skarb. Słyszałem, tak, trzymać! To mi wystarczy. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Pokaż! To rzeczywiście... Świetnie! Gerbrand może się zacząć pakować. Być tego pewny. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z Górnego Miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Okej, czyli od razu tak z miejsca wykonaliśmy zadanie dla Diego, ponieważ ja zapewne pamiętacie, w Górniczej Dolinie, kiedy sobie tam właśnie nawet z nim chodziłem, było też o tym wspomniane. No po prostu na placu wymian zabrałem sobie tą torbę, ale póki co trzeba zagrać z Gelbrantem. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. No, Gelbrand, chyba się trochę to nie smaczysz. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec. Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Coś nowego? O co chodzi? Kpisz ze mnie? Ty i ten twój koleżka Diego narobiliście już dość zniszczeń. Zostaw mnie! No dobra. Nie wie, czemu Gelbrand od razu zrezygnował, bardzo się wystraszył, więc... No, musi mieć bardzo nieczyste sumienie. Ale też chciałbym wam pokazać taką jedną ciekawostkę. Otóż idą tutaj dwaj odwieczni wrogowie, Gelbrand i Diego, prawda? Tu ja sobie też Diego idzie. No, po prostu pojedynek gigantów, zobaczcie, no mogliby się teraz spotkać i zacząć się bić. A to tylko pyk, troszkę trykli się klatkami i to wszystko. No tak więc troszkę tutaj niedopracowana sprawa. Ale chyba nie ma czegoś takiego, że na przykład bezimienny słucha na przykład dialogu dwóch innych osób, prawda? Tak więc no trudno byłoby to zaimplementować w grze, ale mimo wszystko troszkę tak słabo to wyszło. Dostarczyłem twój list. Świetnie! I jak zareagował Gerbrand? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. A więc dom jest twój? Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Okej, ja moi drodzy, osiedle się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Putin 2 Odczuka. Póki co, trzymajcie się ciepło i... A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa. Cześć.